mam doświadczenie zarówno z grafiki komputerowej, jak i z SEO. Te dwa obszary łączą się w kilku aspektach. W pierwszym aspekcie, takim jak tworzenie makiet stron internetowych, zazwyczaj tworzę makiety graficzne, w których zaznaczam odpowiednio, gdzie powinny być nagłówki, gdzie powinny być na przykład listy, jakie elementy powinny znaleźć się na stronie, na przykład sekcja fakt, czy dodatkowe źródła, autor i tego typu elementy. To zapobiega powstaniu takiej treści SEO, takiej ściany treści SEO w zasadzie, której bardzo nie lubimy, i jednocześnie pozwala na lepszą optymalizację. Kolejnym takim elementem jest user experience, a w zasadzie taka część user experience, która została zapisana w zasadach. W zasadzie weszło to w roku 2021 razem z Google Page Update, Google Page Experience Update, dokładniej. Jest to związane z wyglądem strony, dostosowaniem strony również dla osób niedowidzących, na przykład niepełnosprawnych. Mamy tutaj do czynienia z takim czymś jak wysoki kontrast treści, odpowiednia wielkość liter, czytelność generalnie strony internetowej. I myślę, że są to takie dwa aspekty, gdzie to SEO łączy się z grafiką komputerową i ten efekt synergii możemy osiągnąć. Generalnie, jeśli chodzi o sezonowość, nie ma strony internetowej, która nie miałaby tej sezonowości. Zawsze w każdej branży ta sezonowość istnieje. W innych branżach jest ona mocniej zaznaczona, w innych troszeczkę mniej. Niemniej jednak sezonowość jest czymś naturalnym i tak, dla takich stron warto robić SEO. Tak naprawdę sezonowość jest tylko takim dodatkowym pikiem, na który też warto się przygotować, jeśli chodzi o SEO, dużo wcześniej, ale SEO pozwala też na taką widoczność przez cały rok i osiągnięcie sukcesu, zarobku przez cały rok. Co jest najważniejsze w roku 2023? Z pewnością jest to pozyskiwanie opinii, takich wiarygodnych, dobrych opinii klientów. Będzie to duży plus w tym roku. Co jeszcze? Na pewno user experience, jakby ta część SEO, czyli w zasadzie SXO, cały czas się rozwija. Pod user experience, pod użytkowników te strony należy optymalizować. I myślę, że to są takie dwa nurty, które w tym momencie są najmocniejsze. Wiadomo, nie wolno też zapominać o treściach, o szybkości strony. To takie podstawy, ale w tym roku mocniej podkreślą... Jezu. Ale w tym roku warto jest jednak pamiętać też o tych opiniach i user experience.